No, przede wszystkim każdy core partner w standardzie swojego działania wie, że powinien zacząć od oszacowania potrzeb klienta, Czyli tak? od Czyli wizji lokalnej. tak, wizja lokalna. Musimy zadbać o to, żeby to był jak najszybszy czas zwrotu inwestycji, ale przede wszystkim, żeby dla naszego inwestora było to jak najbardziej bezpieczne. Mówię to przede wszystkim pod kątem tego, aby no, nie budować rusztowań, które mają za wszelką cenę skierować nasze Tak, moduły tak. fotowoltaiczne na południe. Dobrze. Pomówmy teraz o tym, jak ważna jest konstrukcja systemu fotowoltaicznego dla działania naszej instalacji. Tak, to jest bardzo ważny element. Konstrukcja to jest swego typu kręgosłup naszej instalacji fotowoltaicznej. Ja dodam, że raczej traktowany bardzo po macoszemu, ponieważ no, inwestor raczej w ogóle się tym nie interesuje. Dlaczego? Dlatego, że no, to Tak. ani energii nie produkuje, ani tego nie widać. A to tak naprawdę no element, który w pierwszej kolejności ma wpływ na to, jak długo będzie pracowała nasza instalacja. Ja się tu przygotowałem, przyniosłem specjalnie naszym widzom, aby pokazać, jak wygląda płytka krzemu. To jest płytka krzemu, z której jest złożony moduł fotowoltaiczny. Taka płytka jest zalaminowana pod tym szkłem, które Tak. wszyscy Państwo widzicie, tak? No i chciałbym pokazać Wam, jak bardzo to jest kruche. Zobaczcie. Chciałbym pokazać Wam, jak bardzo to jest kruche. Zobaczcie, tak? Co się może stać z tym modułem przyspiewowym, krzemem znajdującym się w Mogę module? też zepsuć? Oczywiście, że tak. Po co to przynieśliśmy, żebyśmy wszystkim pokazali, że moduł fotowoltaiczny daje olbrzymie korzyści, tak? On produkuje nam energię elektryczną, to są te korzyści, za które chcecie Państwo zapłacić, ale niewłaściwie zamontowany niestety nie będzie działał długo, tak? Czyli to, o czym mówił nasz doradca, że to będzie 20 lat, że mamy 25 lat gwarancji na sprawność tych modułów. Tak, bo bardzo jest ważne to, jak obchodzimy się wcześniej z modułami przed montażem, czyli Tak. też dystrybutor jest dla nas bardzo ważny, tak? Bo wiemy, że pochodzą one z pewnego źródła i były dobrze traktowane i że ktoś miał pojęcie, jak się z tymi modułami obchodzić, ale też, że potem po montażu nie będą na nasze moduły działały zbyt duże naprężenia, które będą powodowały mikropęknięcia, o których pewnie zaraz też powiesz. Tak. Moduł, który zamontowany zostanie na Waszej instalacji, czy to będzie na dachu, czy na działce, jeżeli on nie będzie zamontowany właściwie pod kątem takim, że on nie będzie pracował, przesuwał się, drgał, wpadał w turbulencję pod wpływem wiejącego silnie wiatru, ma prawo wytrzymać tych 25 lat, o których mówi gwarancja, tak? Ale jeżeli on będzie się poruszał, będzie wpadał w turbulencję, niestety będą w nim zachodziły takie pęknięcia. Oczywiście taki moduł na dachu się nie rozpadnie, jak ta przysłowiowa płytka krzemu, tak zwany wafel, który przed chwilą zniszczyliśmy, tylko niestety pod szybą on będzie również pękał, co się będzie objawiało mikropęknięciami. Tak, i tutaj często te mikropęknięcia, o których mówimy, nie objawią nam się w pierwszych kilku latach po zamontowaniu instalacji. My pozornie będziemy jako inwestor myśleli, że nasza instalacja jest w pełni sprawna. Natomiast taka wada może wyjść, zgodzisz się na pewno, po 10-15 latach Tak. i wtedy spowodować, że nasza instalacja nie będzie bezpieczna i nie będzie wydajna. No dokładnie. No, będzie się to objawiało przede wszystkim dużym spadkiem sprawności. Będzie to tak naprawdę dla Was ciężkie, jako dla inwestora oczywiście mówię, ciężkie to będzie do ocenienia, czy w mojej instalacji jest wszystko ok, czy nie. Dlatego tak ważnym elementem jest konstrukcja. No, firma Korab ma w tym olbrzymie doświadczenie, bo 30 niemal lat doświadczenia w produkcji. Na polskim Na rynku. polskim rynku, tak, dodam, że jest to firma, no, polska, tak. Ostatnio bardzo dużo się mówi o tym, żeby wspierać polską gospodarkę. Szanowni Państwo, no, kupując instalacje oparte o nasze konstrukcje, wspieracie polską gospodarkę. Firma Korab jest to stricte firma polska, założona przez dwóch Polaków, Henryk Biały i Mirosław Pingot. Firma, która została założona w Olsztynie. Dzisiaj zatrudniamy niemal 150 ludzi. Posiadamy swój własny
własny zakład produkcyjny w Bartoszycach przy ulicy Kętrzyńskiej. Duże centrum logistyczne, nowo otwarte. Piękny nowy magazyn. W Olsztynie. Tak jest. Myślę, że jeden z najnowocześniejszych w Polsce w tej chwili. Tak jest. Posiadamy swój własny dział rozwoju. Tak? Wszystkie konstrukcje są zaprojektowane, opatentowane przez nas, przez nasz dział rozwoju technologii. Zanim wypuścimy jakikolwiek model konstrukcji na rynek, jest to sprawdzane, walidowane. Dla potwierdzenia tego wszystkiego, o czym mówię, zewnętrzne jednostki certyfikujące, z którymi współpracujemy, tudzież w tym momencie TÜV Rheinland, również testuje nasze konstrukcje i na tej podstawie wystawia nam świadectwo. U nas w naszej nomenklaturze jest to tak zwany TÜV, a TÜV, świadectwo TÜV, jest to nic innego jak potwierdzenie wytrzymałości mechanicznych, między innymi naszych konstrukcji, ale nie tylko mechanicznych, bo w grę wchodzi też korozja. Przecież to jest element, który będzie zamontowany na zewnątrz. Często materiał na dachu, jest bardzo ważny. Tak. W warunkach zewnętrznych, w warunkach trudnych. I on ma również wytrzymać tych 25 lat. Więc wyobraźcie sobie Państwo sytuację, że macie zamontowany moduł na Waszym dachu skośnym. Konstrukcja zawiedzie, bo coś na przykład pękło, wygięło się. Tak. I krótko mówiąc, taki moduł może nam zjechać w najlepszym przypadku na maskę auta. No, można tutaj... Albo spowodować bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Tak jest. I tutaj elementem, który przyszedł mi teraz do głowy, zleciał jak grom z jasnego nieba, że tak powiem. Tutaj coraz częściej na TÜV, na te certyfikaty zwracają uwagę ubezpieczalnie. Dokładnie tak. No, ubezpieczyciel, który ubezpiecza nam dom, musi wiedzieć, że produkty, z których on został wybudowany, czy tudzież zostały w nim zainstalowane, no, spełniają podstawowe normy. Ubezpieczyciel się na tym nie zna, więc taka dokumentacja jest wręcz konieczna dla ubezpieczyciela w celu potwierdzenia, że to, co zostało zamontowane z właściwymi normami i rzeczywiście to jest w stanie przenieść te podstawowe obciążenia wiatru czy śniegu w strefie, w jakiej budynek występuje, więc tutaj na tym etapie należałoby przestrzec przed fantazją instalatorów, którzy sami próbują tego typu konstrukcje... Wesołą twórczość, tak, zaczynają konstruować, skręcać z różnych elementów przypadkowo dobranych na rynku. Więc tutaj w tej kwestii na pewno żadna dokumentacja nie będzie działała, żadne certyfikaty nie obowiązują, a gwarantem naszej konstrukcji jest ten oto instalator, nikt więcej. Tak. A instalacja dobrze dobrana pod konkretne pokrycie dachu jest integralną częścią naszego domu. Oczywiście. To ma być nie tylko wartość estetyczna, funkcjonalna, ale też nasze bezpieczeństwo. Może powiedzmy teraz naszym widzom, co mówi prawo budowlane na temat samoróbek, bo bardzo często się zdarza, że używane są w tej chwili w branży fotowoltaicznej konstrukcje, które nie są certyfikowane, które, jak powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, wyróżniają się znacząco na tle innych budynków w naszej okolicy. Należy dodać, że sam montaż instalacji fotowoltaicznej normalizują pewne normy, które odpowiadają za urządzenia między innymi zamontowane na dachu, ale też i na działce. Tak? Jest to prawo budowlane, są to inspektorzy nadzoru budowlanego i oczywiście sama instalacja nie wymaga pozwolenia. Przynajmniej jeśli do 50 kW. Do 50 kW. Ona nie wymaga pozwolenia, ale w momencie, kiedy mamy upierdliwego sąsiada, który napisze na nas donos, no to niestety będziemy musieli pochwalić się w przypadku takiej kontroli stosowną dokumentacją, która pozwala wprowadzać dany produkt do obrotu. Tak. Więc jeżeli ten instalator, ta firma instalacyjna w własnym pomyśle wybudowała Państwu jakąś konstrukcję, na której następnie zostały zamontowane moduły, no to niestety on takiej dokumentacji nie będzie posiadał, no bo to jest szereg badań, do tego trzeba mieć potencjał, trzeba mieć odpowiednie osoby na pokładzie, które są w stanie nam to wszystko przeprowadzić, przebadać, trzeba sprawdzić, też przetestować. Wy też również jako Korab takie testy prowadzicie, tak. Więc na pewno... Istotnym elementem jest też to, myślę, że to trzeba też na tym etapie powiedzieć, że większość elementów, które używamy do naszych, jeśli chodzi o aluminium, to wszystkie, które używamy do naszej produkcji, pochodzą z polskich hut również, tak? Opieramy się tylko i wyłącznie na polskich hutach. Dlaczego? Nie dlatego, że mamy tutaj bardzo dobre warunki
warunki handlowe, ale przede wszystkim chodzi o tą odpowiedzialność. Ściągając jakieś półprodukty z zagranicy, z Chin czy z innych państw, niestety ograniczona jest odpowiedzialność naszych dostawców, ponieważ no, ciężko wyegzekwować jest odpowiedzialność dostawcy będącego na drugim kontynencie, jeżeli huty będącej na przykład w Lublinie czy w Bielsko-Białej. Łatwiej jest na pewno weryfikować stale jakość finalnego produktu. Tak. Aluminium ma różne twardości, różne normy, do którego jest ten produkt używany, więc mogą na przykład z uwagi na to, że będzie zbyt miękkie, wyrywać się nam zakotwione tam śruby. Co często się zdarza w przypadku samoróbek i też już niestety w internecie takie zdjęcia możemy w wyszukiwarce znaleźć, tak? No dokładnie, no pamiętam w 2012 roku, jak zaczynaliśmy, bo od 2010 roku ja pracuję w firmie Corab, a od 2012 roku budujemy ten rynek fotowoltaiki w Polsce. Wtedy no, przykłady tych złych praktyk czerpaliśmy z rynków zagranicznych. Dzisiaj powiedziałbym, że chyba już przebiliśmy to fantazję. Myślę, że na pewno. Tak. I myślę, że większość wesołych twórczości w tej chwili na świecie pochodzi w internecie z naszego kraju, bo Polak potrafi i nie tylko potrafimy wykazać się jakością, ale też pomysłowością i często ta pomysłowość przekracza granice bezpieczeństwa. Dodam, że Polacy są cenieni za swą kreatywność na świecie, ale tu jest bardzo cienka granica między tą właściwą kreatywnością, a tak naprawdę braku odpowiedzialności, tak? Bo o ile jeżeli mówimy tylko, jak to wcześniej Ryszard mówił, o żaglach wybudowanych na dachu i nie zawsze może się okazać, że ten żagl zrobi komuś krzywdę, spadnie, no to jak wygląda, no to są kwestia gustów, to o tym nie będziemy dyskutowali, ale należy dodać, że również w Polsce już mamy przykłady fruwających modułów, czyli takich, których konstrukcje właśnie te samoróbki, o których powiedziałeś, zawiodły i ostatecznie cała nasza instalacja wylądowała u sąsiada na przykład w ogródku. Tak? Nie tylko instalacja, ale często też nasze pokrycie dachowe i konstrukcja naszego dachu, bo to się wiąże często z tym, że instalacja, która miała przynieść korzyść, dodatkowo nie dość, że nie przyniosła tej korzyści, nie zwróci nam się, to jeszcze wyrządziła bardzo dużo szkód w naszym domu i stworzyła niemałe niebezpieczeństwo. Tak, dlatego też sądzę, że powinniście Państwo również zwrócić uwagę, jakiego typu konstrukcja użyta zostanie do montażu Waszej instalacji. I tu przestrzegałbym też przed konstrukcjami importowanymi z zewnątrz, no bo niestety żadna z tych firm, które z zewnątrz na przykład na polskim rynku próbują sprzedawać konstrukcje do montażu modułów fotowoltaicznych, niestety nie posiada w Polsce swojego oddziału przedstawicielstwa. Najczęściej są to pseudodystrybutorzy, którzy prywatnie importują pewne elementy, później próbują to zaszczepić do swoich instalacji, do sprzedaży. No wiadomo, żyjemy. Ale też wcześniej nie mieli doświadczenia na naszym rynku, nie montowali tych konstrukcji i nie wiedzą, jak te konstrukcje mogą się zachować w naszych warunkach, bo tutaj, tak jak mówiłeś, też specyfika wiatrowa danego terenu jest bardzo ważna i to, żeby te konstrukcje były dopasowane. Widzimy na naszym rynku, tak jak u Was konstrukcja aero posiadają wiatrownice, tak aby ta konstrukcja jak najlepiej przylegała, aby jak najmniej oporu stawiała. Bardzo często spotykamy się z konstrukcjami, które nie posiadają na przykład tych elementów, które sprawiają, że ten opór powietrza będzie bardzo duży. No niestety niewiedzy w rynku jest bardzo dużo. Dlaczego? Dlatego, że jest to branża młoda. Przyrost firm nowych, chcących zajmować się tą branżą, jest olbrzymi. Mhm. Więc tutaj tak naprawdę my mamy dużo do zrobienia pod kątem edukacji. Edukujemy. W ubiegłym roku przeszkoliliśmy około 1500 instalatorów, którzy mają zamiar, czy już się zajmują montażem instalacji fotowoltaicznych. Tak? Nie jest to wiedza tajemna, ale no, trzeba poświęcić trochę czasu na tą naukę, żeby złapać tego doświadczenia i żeby przede wszystkim pojąć te podstawowe zasady tego, jak to właściwie powinno być zamontowane, skoro ma działać to dziesiątki lat. Tak, no i stąd dbając o nasz rynek, spotykamy się po to, aby dostarczać Państwu tego typu materiały, abyśmy mogli przybliżać ten rynek jak najbardziej i dbać o to, żeby przede wszystkim było to bezpieczne. Aby przynosiło nam to korzyść, abyśmy poprawiali warunki środowiskowe, tak? Dbali o nasze środowisko, ale dbali też o to, żeby inwestycja się zwracała, aby jak najwięcej oszczędzać, no bo też mówimy tutaj o tym, aby generować oszczędności. No mają to być zainwestowane właściwie środki, a nie środki wyrzucone
w śmietnik. Dokładnie, dokładnie. Więc aby nasze środki nie przeminęły z wiatrem wraz z naszą konstrukcją dachową. Nie odfrunęły wraz z naszą instalacją. Dokładnie. Więc tu myślę, że po pierwsze, nigdy nie kierujcie się ceną. Po pierwsze, nie szkodzić. Tak, po pierwsze, nie szkodzić. I nie kierować się też ceną, bo często jest to cena podejrzanie niska. Dokładnie. Po drugie, myślę, słuchać, zadawać pytania, a później oceniać. Prawda? Po rozmowie go poznacie. Prawda. Prawda. Tak. Super. No, korzystając z naszych konstrukcji, jeżeli będziecie Państwo wybierali konstrukcje produkowane przez firmę Korab, no to macie Państwo to tak naprawdę gwarancję, że jesteśmy firmą, która ma w tym doświadczenie, no 30 lat na rynku robi swoje, na polskim rynku. Od samego początku budujemy tą branżę, od 2012 roku, od samego początku jesteśmy w fotowoltaice w Polsce, więc powiedziałbym, doświadczenie bardzo spore. W ubiegłym roku między innymi z firmą SolarSpot, naszym partnerem, Korab partnerem. Korab partnerem. Dostarczyliśmy na rynek polski około 0,5 gigawata rozwiązań, więc ilość, słuchajcie, sama mówi za siebie. Dodam, że problemy, o których powiedzieliśmy, nie chcę się chwalić tutaj, broń Boże, ale na ten moment te problemy u nas nie występują, tak? No pomijam fakty, gdzie mogą występować takie problemy z tytułu błędów instalacyjnych, stąd też czytajcie Państwo instrukcję montażu naszych konstrukcji, abyście sami potrafili zweryfikować, czy firma instalacyjna, bo to może być również przecież firma instalacyjna namaszczona, powiedziałbym, przez nas, korzystająca z naszych rozwiązań, no ale jeżeli taka instalacja zostanie zamontowana błędnie, nie według naszych instrukcji montażu. Niezgodnie ze sztuką, no to gwarancji taki system niestety miał nie będzie, tak? Ja dodam, że kategorycznie zabronione jest wypuszczanie modułów fotowoltaicznych podczas montażu za krawędzi dachu, bo taki system nie tyle nie będzie miał gwarancji producenta konstrukcji, ale również producenta modułów. To jest kategorycznie zabronione. I co powiedzieliśmy już, nie będzie miał też ubezpieczenia, bo ubezpieczyciele też mają coraz większą wiedzę na temat montażu instalacji fotowoltaicznej i też zwracają na to uwagę, no bo ma być to integralna część domu. Tak jest. Ma to być bezpiecznie i rzetelnie wykonane według obowiązujących norm. Dobra. Łukaszu, za dzisiejsze spotkanie bardzo Ci dziękuję. Myślę, że kolejne nasze spotkanie zrobimy na dachu inwestycji naszego inwestora. Porozmawiamy sobie o tym, jaki system został dobrany, dlaczego taki system został dobrany, jak to rzutuje też na sprawność naszej instalacji. No i wspomnimy też o tym, że konstrukcje są nie tylko dachowe, ale też pokażemy konstrukcje, które można wykorzystać na gruncie. Będzie mi miło, dziękuję bardzo za zaproszenie. Również dziękuję bardzo. Zapraszam na stronę korab.z.o, zapraszam na stronę solarspot.z.o. Linki do wszystkich social mediów znajdziecie w opisie filmu poniżej. Dziękujemy. Dziękuję.